A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected Akt 2 przed Durielem. Jeszcze będziemy musieli się troszeczkę pokręcić, bo musimy zaliczyć złote skrzynki, wiadomo. No i tak sobie pomyślałem, że może jednak byśmy ten zestaw Arktyki dwuczęściowy sobie wzięli, tak na niego przed chwilą sobie patrzyłem i doszedłem do wniosku, że no mimo, że nam się pasek skurczy, to jest troszkę takie nie bardzo, bo ja lubię mieć taki czteropiętrowy pasek. Zdrowie delikatnie spadnie, szybkość ataku wzrośnie, ale to tak naprawdę nie wzrośnie, bo nie będzie osiągnięty kolejny próg, więc nam to niewiele da. W praktyce dostalibyśmy więcej odporności na zimno, trochę więcej obrony, no ta szansa na przedmioty by wzrosła, bo tu by spadła o 25%, ale w efekcie mielibyśmy plus 40%, czyli zyskujemy 15, tak? Zyskujemy 15, jakaś siła dochodzi, to ta mniejsza z tym, skuteczność ataku 50, to jest fajne. No a powiedzmy głównie ze względu na te szanse na zdobycie magicznych przedmiotów, no trochę może pochodzę z tym zestawem, może z Duriela dzięki temu coś fajnego wypadnie, szala się przechyli może, no dobra, niech będzie tak, czyli w tym momencie, jeżeli sobie tutaj podejrzymy, bo tutaj scrolla nie ma, ja ciągle się mylę. Gdzie jest ta szansa na przedmioty? Tutaj 94% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Całkiem nieźle. Czy coś jeszcze miałem zrobić? Czy coś jeszcze miałem pokazać? Nie mamy brylancika, żeby zrobić kolejny kostur. Ten taczy dziki bardysz, a nie kostur. Runiczna ręka tu jakaś jest. Wszystko chyba w porządku. No dobra, tylko jednak wtedy te przedmioty musiałbym sobie przełożyć tutaj. Bo pewnie do tego wrócę. No dobra, odporności wyglądają w takowy sposób. Błyskawice troszkę za bardzo kuleją, pewnie jak na ten etap przydałoby się mieć to wymaksowane, ale będzie dobrze, idziemy. Kółko gdzieś tam z lewej, tak? Czyli zaczniemy sobie od prawej. Jeżeli mamy te grobowce sobie pozaliczać dzisiaj. Większość będzie tych mniejszych grobowców, więc powinno to szybko pójść w miarę. Mamy stalowe skarabeusze, no właśnie, a propos tego, żeby się przydała większa odporność na błyskawice. Okej, poziomik niedługo zdobędziemy. Poziomik niedługo będzie. W co ja tam teraz miałem? Dalej w tę świętą tarczę dawać? Czy jak to tam wygląda? Zastanowię się jeszcze. Na razie zbieramy miksturki. Mikstura leczenia, taka super. Dobra, te mniejsze też podniosę. Trzeba się tutaj jakoś leczyć. Poza tym robale widzę chodzą. Te fajnie wyglądające robale. No, czuję brak zasięgu teraz czasami. Nie no, ale rytm Aldura fajny. Zasięg zasięgiem, ale jednak naprawdę bardzo fajna broń. Zwłaszcza taka na singlu na tym etapie. Jeszcze ten szal poleciał. Jeżeli byśmy w rękawiczkach w przyszłości wyciągnęli to 20% do dodatkowej szybkości ataku, nawet można by wykasować te 3 runy. Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem by wtedy nie było nawet tutaj włożenie 3 etchów. Bo to były etchy, no nie? Włożenie 3 etchów, żeby ta obrona wroga była ścięta o 75%. Tak sobie jakoś myślę, że byłoby dobrze wtedy. Dobra, tutaj będzie jeszcze jeden grobowiec, zgadza się, kapliczka many. To nie jest kółko, to jest kółko z półksiężycem, to wiemy. Czyli to nie jest właściwy grobowiec Talrasha, ale wchodzimy tutaj. Może prastarego K spotkamy gdzieś w większym grobowcu fałszywym. Może tak być. Zobaczymy, czy mu zmienili imię wtedy. Chociaż prastary K bezduszny brzmiał naprawdę nieźle. Pikę coś chcemy kombinować, ja wiem. No mogę sprawdzić. No ale nie, tutaj nie ma absurdalnego procentu do obrażeń, żeby się zastanawiać nad jakimś apowaniem żółtego przedmiotu. No zobaczcie, tutaj taki piasek jakby cieknie z góry co jakiś czas. Znaczy cieknie. Cieknie to chyba słowo zarezerwowane dla cieczy, co? No ale tak się sypie tutaj co jakiś czas.
No dobrze, takie coś zrobili. No dobra. Widzę, że mamy tutaj szkieleteły w dużej liczbie. Ale tego się nie boimy. Dobra, tutaj ostrożnie. Wyczuwam już jakichś bossów. Kliknę sobie miksturkę, tak jest, tu jest sługa. Dużo ognia. No i właśnie, i nie ma już mikstur na pierwszym tym rządku. To jest właśnie wada tego paska. I nie mogłem uleczyć, znaczy no mogłem na najemnika uleczyć, ale no nie ma takiej kontroli. To jest bolesne. Dlatego co by się tutaj nie działo, jakie bonusy by ten zestaw Arktyki nie miał, to ja na pewno długo przy tym zestawie nie zostanę. Tak. Powiedzmy, że do tego Duriela sobie załatwimy z tym zestawem jeszcze, ale jednak muszą być cztery rządki. Jak sobie tutaj tak chodzę. Może przy okazji coś jeszcze znajdziemy, 13%. Jakieś paski, no właśnie, jakieś takie lepsze by musiały być. 12 kluczy, wszystko się zgadza. No i ledwo sobie wyszedłem, już się wróciłem. Tak, co my tutaj teraz mamy robić? Jak to wygląda z tą świętą tarczą na tę chwilę? No jeszcze tutaj rośnie ten procencik cały czas ładnie, bo później będzie coraz rzadziej się pojawiał, to tam wtedy przystopuje. Ale na razie jeszcze tutaj damy, odpalimy tarczę, zobaczymy, 73, 74, 74, 75, o, okej, tak wyszło, idziemy po najemnika. Idziemy po najemnika, najemnik musi być, zwłaszcza, że zdobyliśmy przed chwilą poziom, on się teraz musi ekspić. Aha, no i tam sprawdziliście i wyszło wam, że jednak te odporności są w porządku niby, tak? Wszystko się zgadza, tak? No dobrze. Żadnych pomyłek niby nie ma. Cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, co my tu mamy? Przekleństwo i zakręte błyskawice, tak? I jeszcze jeden boss. Dwójka bossów tych panów Guli, tej wersji, o właśnie, to on nawet też się nazywa pan Guli. Dobra, zaraz się tam będę wracał. No i tutaj w ogóle złotą skrzynkę trafiliśmy chyba od razu, bo widać takie, o właśnie, widać było ten taki dzyndzel na mapie. Na pierśnik Eisenharta. Eisenhart ma zawsze stałą obronę bazową. W sensie, czy może to być lepsze dla naszego najemnika niż to, co ma? Trzeba będzie sprawdzić. Mikstura leczenia, kluczyk, to zamknięte, otwarta skrzynia. Znaczy otwarta, no nie jest zamknięta na klucz. Bojowy kaptur. Coś taka... taka zapowiedź wieśniaczej korony, tak? Zapowiedź wieśniaczej korony. Zobaczmy, tutaj jest 108... 108, tak samo to wygląda zawsze u Eisenharta, tak? Czy po prostu miałem szczęście i tak to wyszło? 200, 200, dobra. No to Eisenhart niepotrzebny. Drugi. Miksturki się zgadzają. Tutaj odpalimy sobie tarczę, czyli pierwsza złota skrzynka zaliczona. Zaliczona. Możemy wychodzić. Idziemy po kolejną złotą skrzynkę. Poziomik wpadł na pierwszym grobowcu. No i nawet sporo expa się nabiło, no ale dwóch bossów tam stacjonowało. 47 level. Teraz tutaj, trójkącik. Grobowiec Talraszy. Okej. Szkielety znowu, czyli będą ci wskrzeszacze. Mamy bossa z teleportacją, z wyjątkową siłą. Dobra, zróbmy porządek ze szkieletami. Mają tarcze, więc trochę... trochę może to być upierdliwe, ale poszło. Nasza aura obszarowa, jak zadaje obrażenia, to żadna tarcza im wtedy nie pomoże, nie? Dobra, zbieramy miksturki. Aha, i nie podniosłem tam tych rękawic w efekcie, no ale dobra. Nie umarły, to nie jest minion od bossa. Nie ma takiego podpisu. Arbalet, to jest kusza taka, okej. Kiedyś się to nazywało Arbalista. W sumie tak było. O, czyżby to było to miejsce? Okej, kliknąłem czerwoną miksturkę. Nie, to nie jest to miejsce. Mamy tutaj jeszcze skręt. Szafir ze skazą.
Przypominam, że prezmatyczny zrobiłem ostatnio, ale jeszcze się tej szansy trzymam. No, odporności nie są takie złe, nawet bym powiedział, że są bardzo dobre. Więc jeszcze nie muszę na siłę tego prezmatycznego zakładać. Mamy tu 19 chyba procent więcej szansy na magiczne przedmioty. Dobra, wpadam tutaj. Załatwmy tych panów guli. Słyszałem chyba amulet. Okej, jakaś kapliczka tu jest z odpornością na zimno. No to mamy w tej chwili 75%. A te urny. Więcej pułapek niż przedmiotów wypadających z takich urn. Tak to wychodzi. Okej, jest jakiś bosior. Ta, to jest miejsce ze złotą skrzynką. Dobra, klepiemy. Co to za boss? Kamienna skóra. Szybko się przewrócił. Kamienna skóra przeciwko błyskawicom. To mu za bardzo nie pomoże akurat. O, a rubin bez skazy to nam za to pomoże bardzo. Okej. Miksturki sobie wezmę. Jakąś mamę jeszcze. Pośmiertna maska. Okej. Maska śmierci. Pośmiertna maska. No dobrze. Znaczy, no nie będę jej sprawdzał chyba, nie? No bo tu mamy fajne. Dobrze jest. Najemnik ma Eisenharta. Może tak, otwórzmy sobie tę skrzyneczkę. Diament ze skazą poleciał. Olejowe mikstury, klucze jakieś. Dobra, czyli kolejna skrzynka do przodu. Doświadczenie szybko idzie ciągle. W grobowcach fałszywych. No tak, więcej pułapek niż przedmiotów. Już nie mówiąc o przedmiotach użytecznych. No, ale to grobowce też się z tym kojarzą. Tak jak wam kiedyś mówiłem, że powinniśmy klątwę tutaj od razu dostawać, jak wchodzimy. Jeszcze dużo pułapek powinno być. Właśnie, o, kolejna pułapka. Taka cecha grobowców. No właśnie. Gdzie to nie chciano kiedyś, żeby ktoś do tych grobowców wchodził i zakłócał spokój zmarłym. Stąd by były pułapki, jakieś klątwy, nie? Takie labirynty. Stalowy skarabeusz. Okej. Może być. Może być stalowy skarabeusz. Okej, to wygląda na moc. I to nawet jest moc. Najemnik się przewrócił. No właśnie, za daleko ta ikonka teraz jest. Pewnie mogłem go uleczyć, co? Spoko, zaraz po niego pójdę, zwłaszcza, że no, znaczy, z zapełnieniem to ja akurat wiele nie zrobię. Jeżeli chcę jakieś miksturki trzymać, tu też jest dużo pułapek. O, w tym grobowcu mniej. Tamten poprzedni grobowiec jakiś, ktoś tam leżał chyba poważniejszy. Ktoś ważniejszy leżał, skoro tyle pułapek było. Dobra, idziemy, muszę tam zerkać częściej. Albo po prostu, no to było do przewidzenia, że traci to zdrowie. Jak błyskawice w niego nawalają, jeszcze jakaś aura dobry mocy wieczór. Tam jest widoczna. To wielki, no tak się wtedy bardziej skupiam na sobie. O, ile many? 92, a tutaj jest 15 do zręczności. Ostro pojechali. Jakiś pasek drugiego poziomu. Takie przedmioty właśnie lecą. No dobra, kamyczki cały czas jeszcze tutaj mogę mieścić. Więc, o, patrzcie, jest diamencik, ale to dobra, na razie się z tym wstrzymajmy. Ale już będziemy mogli przeprowadzić kolejną transmutację. Złoto od potworów. Okej, tutaj nic takiego, kolejny amulet do transmutacji. Chociaż jeżeli by jakiś Chris tu miała od razu, ma jakiś Chris? No ma, no ma, no 1300-2800, dobra. Zrobimy to łączenie od razu. 1300, jakiś pasek tani, no powiedzmy. Dobra, aha, nie mam miejsca. Niech będzie, no niech będzie. Bo jeszcze w końcu włożę w tę laskę jakąś runę przez przypadek albo coś i będzie lipa. Uwaga. O, coś lepszego.
O, 60-133. Wydaje mi się. Aha, no bo nie ma najemnika teraz. Idę go obudzić. Idę go obudzić, ale coś chyba porównywalnego miał, nie? No, dzień dobry. 76. Dobra, jak tam to było? Obrażenia 59-132, no właśnie. Czyli praktycznie to samo, ale zawsze troszeczkę lepsze, więc 59-132, 60-133. Niech będzie. Dobra. Najemnik. Idziemy z powrotem. Cyk. Tarcza odpalona, aura załączona. Podniosę miksturkę, jedną, drugą manę. Dobra, starczy. Starczy tych mikstur. Dużo mam. Idziemy szukać skrzynki. Może tu coś będzie? Nope. Coś tutaj powiewa. Przeciągi w grobowcu. Ej, może to będzie ten większy grobowiec z prastarym K bezdusznym. Na przykład. Ej, złoto. No, tutaj nie ma tak dużo pułapek, jak było wcześniej. Te odłamki od urn czasami tak daleko potrafią polecieć. Czekajcie. O, widzicie teraz na przykład. Taki odrzut jest spory. Wcześniej tak chyba nie było, co? I podamy tutaj ostro. Znaczy ostro to może nie bardzo, bo mnie blokują ciągle. No ta magia, dobra, klikam miksturkę. No najemnika zerkam co jakiś czas teraz. Postaram się jakoś mu te miksturki dawać w miarę możliwości. Szkoda, że nie można sobie tej jego ikonki przesunąć troszeczkę bliżej środka. Znaczy środka w sensie góra, środek. Górnego środka. Okej, okay. Wow. No i tutaj najemnikowi to zdrowie by pewnie schodziło. Awansował, no resy mu wzrosły, to tak szybko mu nie będzie schodzić zdrowie może. Tutaj znajomy układ, czyli urny tworzą... Znaczy no tworzą okrąg, to może zbyt wielkie słowo. Uwaga, zagadka. Ile tam było tych urn? Ile było tych urn? A, jak ktoś dobrze odpowie, plus jeden czupa czups, jak źle, no to minus jeden, nie? Uwaga, chyba 7 było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 urn, a? Ja wam te czupa czupsy wyzeruję. No. Dobra, mamy identyfikację. Kolejną, odpalimy sobie tarczę. No to może będzie ten większy grobowiec. O, tu ślepy zaułek pewnie, nie? To znamy tę komnatę charakterystyczną dla wielu grobowców. Fałszywych oraz prawdziwego. Dobra. No, poziom wam powiem naprawdę szybko w tych grobowcach tutaj leci. Na Duriela zdobędziemy kolejny. No i najemnik mi prawie padł tutaj, tak? Masz. Mhm. Jak tam portale? 17, no to trzeba podnosić. Mam wziąć antidotum jeszcze? A, wezmę. Najwyżej się je wypije, jak nie będzie miejsca. Dobra. Czyli tutaj ślepy zaułek, żadnej złotej skrzynki, żadnego prastarego K bezdusznego. Pójdziemy sobie tędy. No bo sior żuku, klikam miksturkę. Poznałem po kolorku tego bossa. Widmowe uderzenie, przekleństwo weszło.
O, jakie szybkie te skarabeusze. Dobra, wszystko pod kontrolą. Miksturka dla najemnika i miksturki sobie podniesiemy. Miksturka dla procka, miksturkę sobie podniesiemy. Wielki talizman. Mhm. Sprawdzam od razu. O, jakby coś jeszcze tutaj było takiego ciekawego. Odzyskiwanie równowagi, dosyć ważne. Fajna sprawa, ale tak w 3-slotowym 12% bez żadnego dodatkowego bonusu. No tak trochę chyba jednak bym wolał jakieś resy, zdrowie, które tam mamy zresztą też w talizmanach. Ostatnio taki ten duży nam się trafił, ten wielki dokładnie. Dobra, to jest mały grobowiec też ze skrzynką tutaj. Taki nam się trafił amulet 3-slotowy ze zdrowiem, to go sobie zostawiłem. Na golemnice sigonowe mogłyby być, nie? Dobra, mamy czempionów. Dobra, kliknąłem miksturkę. A, jeszcze Bosior. Bosior plus czempioni. Kliknąłem kolejną miksturkę. No i już fioletowe bym musiał dawać sobie, jemu. Wady dwurządkowego paska, niestety. Leczenie, wzmocnienie sobie weźmiemy. Kostur Jo. Aha, już nie Laska Jo, tak, bo to Laska Jo była kiedyś, Laska Jo, czy tam Jo, czy jak to czytać. Nie mogę nieść nic więcej. Nie możesz, to. Wierzę ci. No to słabe jest, nie bierzemy tego. Tu podniosę miksturkę jeszcze z leczeniem. Ze wzmocnieniem też i zobaczmy w skrzyneczce jakiś kamyczek, talizmanik, nic. Mścicielska garda za to się pokazała. Mścicielska? Mściwa jakaś, okej, okay, to tak. Mścicielska, ciekawe czy jest takie słowo tak naprawdę, czy to tylko na potrzeby tego tłumaczenia tak zostało użyte. Mścicielska. Okej, taki przymiotnik. Może i tak może być. No dobra, idziemy do kolejnego grobowca. Dotarliśmy do skosu tutaj. Grobowiec Talraszy, czyli symbol Shurikena. A co tutaj na glebie? Jakieś sznury? Nie, to F. Tasiemce giganty. Pasożyty. No dobra, zobaczymy tutaj, co będzie. Mamy rzuki znowu. Fajnie, że tam przy każdej skrzyneczce jest też bosior, nie? Dlatego tego expa tak dużo zdobywamy. O, różdżka grobowa. Grobowa różdżka, zostawiamy ją. Aha, tam pytaliście się, co niektórzy, czemu tę kasę zbieram, a jej nie wydaję. No, zbieram kasę na hazard, nie? Na przyszłość. Ostatecznie na wskrzeszanie najemnika, jakby zachodziła taka potrzeba. Później to nie będzie tanie. A nie wiem, jak często mi będzie padał. No, wiele zależy od tego, jak się sytuacja rozwinie, ale głównie na hazard. A hazard, wiecie, przedmioty z hazardu, ich jakość, jakby... Czy jakość to może złe słowo, no te bonusy magiczne, widełki, max, min, to jest zależne od poziomu postaci, dlatego hazard zostawiamy na późniejsze etapy gry, kiedy poziom postaci będzie większy i kiedy będzie większa potrzeba, no nie wiem, poszukiwania może jakichś pierścionków, amuletów, no zobaczymy. I wtedy będziemy polować na jakieś tam przedmioty. Szansa niewielka, że coś użytecznego wpadnie, no ale trzeba próbować. No na to właśnie ta kasa jest zbierana. Zwłaszcza, że tak fajnie się teraz łatwo podnosi. Na tyle łatwo, że ciągle klikam w te pieniążki, jak też słusznie zauważyliście. No taki odruch. Klejnocik nam poleciał. Dobrze. Niech będzie klejnocik. No i kolejna skrzynka. Wzięta. Wychodzimy. Szybko idzie, co?
3 grobowce zostały. W tym jeden prawdziwy. Czekajcie, czy to ma takiej jakości ta ściana być, czy coś mi się chrzani? Coś tu się jakby z jakością popsuło chwilkę. Muszę to zobaczyć w opcjach. Opcje graficzne, pełny ekran, rozdzielczość jest w porządku, wyostrzenie, jasność, obraz, wysoka. A jakość tekstur się zrobiła? Niska, a czemu? No tak czułem, że coś tutaj się schrzaniło. Zastosuj. Wysoka. Weźcie tu, zobaczcie, czy jest wszystko dobrze. Tryb wyświetlania pełnego, skalowanie rozdzielczości, to nie wiem, reguluje wewnętrzną rozdzielczość gry, wyrażoną jako odsetek... Co? Nie wiem, ale zostawię to jak jest, jakieś wyostrzenie, jasność. Wysoka. Wygładzanie krawędzi, to. Poproszę. Nie no, to jest jakiś system wygładzania, TAA pewnie. Wygładzanie krawędzi, o to. No dobra, to rozdzielczość, ale to nie, to jest ta grafika już ta wcześniejsza, nie? No to na pewno to, co tam jest widoczne, to nie jest 800 na 600, ale niech im będzie. No to nadal jakieś takie brzydkie tutaj. No nie wiem, idziemy tak jak jest. Kwadracik dalej. Niech będzie kwadracik. A jakaś aktualizacja była tego Diablo, może tam się coś poprzestawiało, nie wiem. No ciągle, patrzcie, to jakoś tak widać, takie brzydkie to jest, nie? Coś tu się pochrzaniło. No patrzcie na tę kapliczkę, przecież to nie jest tak, jak powinno być. Da fuck. Dobra, już teraz nie będę gry uruchamiał na nowo, ale po tym odcinku coś trzeba będzie tutaj pozmieniać. Odpalę ją na nowo, tam jeszcze pokombinuję z tymi opcjami, bo to ja przecież nie mogę grać w takich warunkach, zwłaszcza, że mamy do czynienia z odnowioną graficznie wersją. A to takie, no właśnie, patrzcie, te sarkofagi, te obiekty, które jakby zostały wygenerowane dodatkowo, nie? Takie brzydkie są. No nie może tak być. Dobra, mamy czempionów. Jakoś to przeboleje. No i znowu nie patrzyłem na najemnika, bo tam za daleko ta jego ikonka jest. Tu się skupiam na środku bardziej. Jeszcze zaraz tam zajrzę do tych opcji, ale... Nie mogę nieść nic więcej. Dobra, tu sobie łyknę, tu sobie podniosę. Mógłbym te fioletowe zostawić, nie? Dobra, jak wygląda sytuacja z naszą tarczą? 31%, no jeszcze sobie wezmę. Zaraz może tutaj przyjdę, rozwalę sarkofag. I zaraz się tym zajmiemy. Odpalamy tarczę, teraz sobie zobaczmy. O, 75% teraz jest od razu. Bezproblemowo, no to od razu dajemy w żywotność. Wszystkie punkty, 129 żywotności. Czemu tu jest w oknie? Przecież mam na full ekranie. Chwila. Nie, odrzuć jeszcze raz. Nie, no jest pełny ekran. Coś tu się chrzani. Rozdzielczość, skalibruj, jasność, obszar ekranu. To tego nie ruszam. Synchronizacja wysoka. A może jest jeszcze wyższa? A, jeszcze jest bardzo wysoka. Ale to... Bardzo wysoka, no dobra. Bardzo wysoka. Jakość okluzji, otoczenia. Ta. Jakość oświetlenia, no dobra, zastosuj, żeby mi zaraz tutaj jakieś dziwne rzeczy przy nagrywaniu jeszcze się nie działy przy tej bardzo wysokiej. Dobra, dajcie mi tutaj zobaczyć tę kapliczkę, cokolwiek. Gdzie to było? No nie, no to jest brzydkie ciągle, to trzeba chyba grę odpalić na nowo. No dobra, idę tak na razie. Idziemy tak jak jest.
Jest skrzynka. Dobra, troszeczkę się cofnę. Niech oni tutaj się zbiorą, tak pod ten święty wstrząs. Fajnie. Jest bosior, wyszedł do nas na spotkanie, bardzo słusznie. Bojowy młot. No, tam jak grałem w tę starszą wersję Diablo, to takich problemów nie miałem. Jaka grafika była, każdy widział. Znaczy, grafika jaka była, każdy widział. A tu jakieś dziwne rzeczy. No i jak to brzydko wygląda, ten Anubis na tym. Jest bosior, jeszcze jeden. Podwójna eksplozja. Na Helu trzeba będzie czytać dokładnie, co ci bossowie mają. Masz tu, najemnik, miksturkę, póki spojrzałem w twoją ikonkę. Na twoją ikonkę amulet się trafił. Amulet trzeba wziąć. No dobra, kolejny grobowiec. Załatwiony. No normalnie popsuli grafikę, no. Takie Diablo 2 Resurrected, no. O, tu już troszeczkę lepiej te ścianki wyglądają. Może po prostu jak zmieniam lokację, to już będzie dobrze. Zobaczmy teraz, jak wyjdziemy tutaj. To jest jeszcze fałszywy. Zobaczmy, jak to będzie tutaj. Tylko musimy jakieś sarkofagi znaleźć. Filmowe uderzenie, wyjątkowa siła. Zaraz będziemy się przyglądać. Okej. Może tak, odpalimy sobie tarczę, podniesiemy manę. Koszulka kolcza poleciała. O, dzień dobry. Rzezi brzuchy, pasi brzuchy. Idziemy na nich. Tak jest, jest słaby, jeżeli chodzi o nasze obrażenia. Kamienna skóra, teleportacja. Słaby, popsuł się. Może się... Chociaż nie, no te urny nadal są takie brzydkie, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, no ładniejsze od tamtych, ale... Nie, no tu jest źle ciągle. Nie mogę nieść nic więcej. No to świetna aktualizacja Diablo mi się zrobiła, naprawdę. Dzisiaj. No taka aktualizacja, to ja podziękuję. No nie wiem, zobaczę. Odpalę tę grę później jeszcze raz. Jak nadal będzie źle, może przeinstaluję nawet. Co ja ostatnio robiłem? Sterowniki nowe do karty graficznej instalowałem, bo taka była sugestia, ale to chyba nic nie popsuło w Diablo akurat, co? Nie wydaje mi się. O, i skrzynka od razu. Ciekawe, czy mieliśmy już ten drugi duży grobowiec jakiś. Tylko po prostu szybko w nim znalazłem skrzynkę. No dobra. Widewna strzałka. Miejskie portale podnosimy, bo tam miałem ich nie na full. O, tutaj też podniosę. Teraz mamy 19. Mogę sobie od razu zidentyfikować talizman. Niech on sobie działa. O, 17 do obrony. No dobra. Czyli tak trafiam na te skrzynki. Dzisiaj wyjątkowo szybko. Zobaczmy dalej. No jest kółko. Raz, dwa... Aha, no to już jest ostatni. No bo tutaj kółko było pierwsze z lewej. Ta, już poza tym wszystko mieliśmy. No to któryś z tych grobowców, do którego trafiłem, musiał być tym drugim wielkim takim. Tylko po prostu od razu skrzynkę znalazłem i... Nawet nie zauważyliśmy, że będzie taki duży. No dobra, czyli mamy właściwy grobowiec Talrash. Szukamy właściwej komnaty grobowej. No, paskudnie to wygląda. Okej. No, te tarcze mają, ciężko się trafia. Poza tym tu widzę chyba czempiona, nie to boss jest. Idziemy go sklepać. Najemnik zdobył level, bardzo dobrze. Zdążył rzucić klątwę.
zdążył. Zaraz, zaraz, tu jeszcze coś jest, bo się przekleństwo widmowe, uderzenie popsuł się. Dobrze jest. Jeleni łuk. Tu sobie podniosę. Sękaty kostur. Warto by było sprawdzić. Dobra, chodźmy może. Zostawimy te fioletowe miksturki. Laskę tę zmontowaną mam przy sobie po dwu, jakby co. Tak. Kane się zgadza, bo on tam podglądał, jak ja tę laskę umieszczałem. Czyli tak, tego nie chcemy. A, tego chyba nie chcemy. No, różdżka. Odporność na trucizny mi nie... Nope. No, nie są takie złe te kamyczki, ale nie będę tego trzymał. Odporność na błyskawice, zręczność. Tu mamy takie różne fajne rzeczy. Co to za buty? Złoto. Już miałem nadzieję, że jakaś szansa na przedmioty z resem wysokim. No dobra, to możemy transmutować. To możemy zostawić. Te miksturki trzeba zostawić. Jak zapełnimy całą tę zakładkę skrzynkową, to pewnie coś się stanie wyjątkowego. Dostanę achievementa jakiegoś specjalnego. No dobra. No to miejsce jest, zadanie. Miksturki. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co to za lacha wypadła. Sękaty kostur. Zaklinanie. Dobra, niech na razie będzie. Ciężki pas, tu sobie wezmę, tu sobie wezmę. Dobra, idziemy dalej. Chyba we wszystkich grobowcach nam się trafili ci wskrzeszacze, co? Czy był jakiś grobowiec bez wskrzeszaczy? O, sługa. No tutaj już żadnej złotej skrzynki w tym grobowcu nie będzie. Ups. Dobra, uważajmy. Czerwona miksturka poszła. Troszeczkę się cofnę, niech oni tu wejdą. Z tą klątwą tam się nie będę wbijał na razie. Jojo z najemnikiem. Ta, on idzie. Ja go cofam, tak? On zaraz znowu podejdzie. Ja go cofnę. Zaklęty ogień z przekleństwem. Na Helu już bym tak chyba nie szalał. Okej, wchodzimy. Jak ma zaklęte błyskawice, przypominam, to automatycznie ma zwiększoną odporność na błyskawice. Tak to działa. Co widać zresztą. Nie wiem, czy ja go sięgam tym zasięgiem. O, teraz tak stanę. Może będzie lepiej. Nie. O kurde. On się w ogóle leczy szybko. Jakoś tak stanąłem, że więcej błyskawic we mnie wchodziło. Fioletowa poszła odruchowo. Masz tu najemnik. No i właśnie. To jest problem z tym paskiem. To jest problem z paskiem. Mamy leczenie. Super. Jedno, drugie, trzecie. Jeszcze to też wezmę. Najemnik przez ten czas się troszeczkę podleczy. Już sprawdzę, czy to się dobrze w ogóle nagrywa w tej jakości tutaj. No wygląda, że się nagrywa, no. Nic tu się więcej nie popsuło, mam nadzieję. Dobra, odpalamy tarczę. Zobaczmy tu. No, ale wchodzimy do tego trzeciego aktu i jednak zmieniam ten pasek. Najemnik dostał miksturkę, bo to jednak... Ja muszę mieć tych mikstur więcej pod ręką. W razie czego. Żeby to lepiej kontrolować wszystko. Jeszcze trzy rządki jakby były, no to okej. Byłoby zdecydowanie lepiej. Tu jakieś zwłoki leżą. Dobra, mana, identyfikację, brunatna zbroja dobrej jakości, patrzcie, nie?
Ile to w ogóle siły wymagało? 97. Damasceński miecz. Nie wiem, gdzie idziemy. Idziemy jeszcze niżej. Tu. Nie trzymam się żadnej strony konkretnej. Okej. Zwój miejskiego portalu. Jeszcze go upchnę tutaj. Jojo. Czy tu jest jakiś bosiar gdzieś? Chyba nie. Dobra, miksturka nie poleciała z leczeniem. Za mało wrogów było, mam jedną, no właśnie. Ciekawe, czy na Dorielu tam te miksturki będą schodzić, jak myślicie? No, za dużo ich nie pomieszczę. O, to może to będzie. Już taki podejrzany zawijas, co? Ej. No rozumiem, że miałem szczęście i szybko udało mi się znajdować złote skrzynki w niewielkich grobowcach i w jednym dużym. Ale że przyszedłem od razu do właściwego miejsca, zaraz zostanę posądzany o jakieś dziwne haki tutaj, nie? Ej, no chwila, to prostą drogą tu poszedłem, patrzcie, wszystko o... Omijałem wszystkie skręty, nie? I poszedłem prosto do... prosto do tej komnaty grobowej właściwej. Może to i lepiej, że tak wszystko zgrabnie dzisiaj szybko szło, bo przy tej grafice... To nie chciałbym jakiegoś dłuższego odcinka robić. Trzeba to naprawić przecież. No dobra, to tu się wszystko ładnie dzieje. Ja jeszcze skoczę sobie do Ludgolę się przygotować. Na przykład miejsce zrobić, a mamy miejsce. Dobra, zobaczymy ta lacha, ile będzie warta. Zostań na chwilę i posłuch. Lacha, 8400, dobra. Szanso 21%. No dobra, zabijamy tego Duriela z tym setem Arktyki podwójnym. I ja wracam do poprzedniego stanu, bo to nie. Tylko tak. Aha, no jakaś miksturka by się przydała. Nie ma nic, czego czy ja dam radę go załatwić? Odpowiednia mikstura. Czy tak, może z many zrezygnuję? Ja dam radę go załatwić na tych miksturkach. Może najemnika będzie klepał, na wszelki wypadek wezmę tu trzy, chyba starczy w zupełności. W ten sposób odporność na zimno podniesiemy do 85%, tak? Trzymaj. Dzięki. Najemnik, odporność na zimno 85%. Procek, odporność na zimno 85%. Tarcza, no zobaczymy jak z tą maną będzie. Dobra, wchodzimy. No dobra, no dam mu tę miksturkę. Ej, no ja go nie mogę coś trafiać. Dobra, już zaczęło coś wchodzić. Bije najemnika, no. Czy próbuje? Okay. Dobra, skupił się na najemniku. Nie odrzuca go. Rzadko trafia tak naprawdę. Aura obronna robi swoje. Wykradam zdrowie, wykradam manę. Dam mu fioletową. No, powinniśmy dać radę. Bez powrotu do miasta. Dobra, zostały dwie miksturki. Dostał czerwoną. Nawet jedna fioletowa nam zostanie jeszcze. O, szabla anioła? Czy nie? No, szansę miałem wysoką, zobaczymy. Cyk. No, szabla anioła. Koszulka kolcza. Okej. Okay. Rogaty hełm kosa unikatowa tu jest jeszcze. Może mu łapniemy na poziom drugi, co? Kosał.
Krytyczna. No? Czy szablę anioła jakąś tam mam, nie? Dobra, momencik. Ciekawe. Eteryczna? Krągła tarcza, nie no, nie widzę przebarwienia pod resy, nie ma szans, żeby to było dobre. Dobra, chodźmy stąd, do Tyraela. Eteryczna, jakby tak na poziom drugi apnąć. Kosa nie była taka bardzo zła. Dziękuję. Chociaż... Nie pamiętam dokładnie. Dobra, zobaczmy ją po prostu. Czy wiecie, no kosa, no to jest broń drzewcowa. Pierwszego poziomu. Gdzieś tam z początku rozgrywki. Szału nie ma, ale... Ale jest eteryczna. Co za okropna wieść. Grafika ci się popsuła. 51%. Nie opłaca się tego apować. Nie opłaca się. Te resy są, to jest całkiem niezłe. Ej, a może mu to dać ze względu na resy? To nie będzie tak często padał. I nie będę musiał na niego tak uwagi zwracać, chociaż... Chociaż no zbliża się do tych 75% pomału. Nie, chyba nie ma sensu kombinować tutaj. Nie ma sensu. To wykradanie many, żeby było wykradanie zdrowia, no to może coś... Nie no, to nie jest takie fajne. Dobra. Koszulka kolcza 192. Ale to nope. No i szabla anioła, coś tu było. Ale to zawsze takie samo jest, nie? Tak. Sierp anioła, dokładnie, tak to się nazywa. Za niska ta odporność. Dobra. Fajnie było, ale ja jednak byłbym skłonny wrócić. Nie, co ja to robię? Mam takie tu. Tu. To. I to. To zostawiamy tutaj. Niech sobie będzie. No, stanowczo. Tak musi być. Dla lepszej kontroli. Szansa szansą, to tylko 15%. No i ta odporność na zimno tam troszeczkę spadła, ale to nic. W trzecim akcie, jeżeli chodzi o takie bazowe ataki zimnem, to dopiero gdzieś tam w kuras te zamiecie, coś tam. A tak to tylko na bossów trzeba uważać, damy radę. Nic się strasznego nie może stać. Nie na koszmarze. No okej, no to trzeba wbijać chyba do tego trzeciego aktu. Coś jeszcze miałem tutaj pozmieniać? Zaraz, niech to ja zobaczę. Tutaj trzymam to zdrowie. Są te odporności. Tu ładnie zmieniłem, mamy szansę. Tu mamy zdrowie i cztery rządki. Tu też fajna szansa. Lepszej zbroi potrzebujemy, co? Trzeba by jakąś wyhaczyć. Z lepszą obroną, z lepszym pancerzykiem. Do poziomu troszeczkę brakuje jeszcze. No dobra. Czyli, no dobra, pójdę sobie od razu do Meshifa. Przejdziemy się po tym Ludgoleu. Nie pali się. A nie, bo musimy z tym, z Jerchenem zagadać. Musimy, sorry. Musimy zagadać z Jerchenem. Tak to było. Powiodło. No to. No to skoro już z nim zagadałem, to już pójdę tędy. Witam, Jer. No dobra, tutaj wszystko porobione. Filmik będzie, ale to pominiemy. Czyli akt drugi na koszmarze zakończony, bezproblemowo, pomijając problemy z grafiką, ale no postaram się to ogarnąć. Zaraz wyłączę tę grę, włączę, zobaczę, czy tam się to wszystko ładnie pozmieniało. W sumie to nie wiem, jak ja to sprawdzę, bo bym musiał gdzieś wyjść do grobowca.
tu jest wszystko dobrze, ale tutaj się nie generują obiekty typu takie sarkofagi w losowych miejscach, urny i tak dalej. No dobra, coś tam wymyślę. Może pójdę na chwilę gdzieś tam jeszcze w teren do drugiego aktu, nic nie będę podnosił. Tylko tak, żeby zaobserwować, czy coś tam się chrzani. Tutaj lepszych mikstur nie będzie, nie? To jest wciąż ten sam stan, dopiero na Helu tam się coś zmieni. O, może jakąś lepszą zbroję u niego wyhaczymy prędzej czy później. Zobaczmy u Ashery, może ma jakieś przedmioty z szansą i odpornościami na przykład. Handel. No właśnie, bo ona lubi mieć różne buty, rękawiczki. Będzie można u niej przeglądać sobie. Nawet zwracać uwagę na te paski czterorządkowe. Może się jakiś lepszy trafi. 530 zdrowia. 11 poziom świętej tarczy. Niedługo chyba przystopuję. Na pewno nie będę maksował od razu. I wrócimy jeszcze do ofensywy troszeczkę tutaj. Do tej synergii. Dla świętego wstrząsu. Powinno być dobrze. No dobra, to by było na tyle. Bo jeszcze z Kainem zagadamy. Trzymajcie się, na razie.